ostatnie chwile przed zawodami? Ja myślę, że w wiosce olimpijskiej na pewno w pokoju, przed eliminacjami wiadomo, jakieś śniadanko i oczekiwanie na start. Ostatnia godzina, jakaś muzyka ulubiona, czy koncentracja? Myślę, że koncentracja, nie słucham muzyki ogólnie przed startem, także staram się jakoś skupić, wyciszyć, skoncentrować się i wiadomo, no ostatnia godzina to rozgrzewka, przede wszystkim już dogrzewanie mięśni i tak dalej przed tym startem, także już się człowiek skupia tylko na rzutach i na rozgrzaniu ciała i przygotowaniu do zawodu. Coś pan bierze na szczęście ze sobą? Nie mam przesądów, nie mam takich jakichś swoich talizmanów szczęśliwych, także no, trochę w to nie wierzę, każdy jest kowalem własnego losu, trzeba po prostu samemu to jak gdyby z siebie wydobyć. Nic mi szczęścia nie przynosi. Czego się życzy dyskobolom? Czego się życzy dyskobolom? No ja myślę, że pomyślnych wiatrów, bo jednak wiatr często pomaga w wrzucaniu i w uzyskaniu lepszych trochę wyników. No i myślę, że zdrowia tak naprawdę. No jak każdemu ze sportowców trzeba dużo zdrowia życzyć, żeby te ostatnie dni przebiegały w zdrowiu i w spokoju. Także to jest bardzo ważne. To jaki będzie satysfakcjonujący wynik? Myślę, że w granicach 66 metrów będzie to wynik już bardzo satysfakcjonujący i dający bardzo wysoką lokatę. Stać mnie na to. Będzie to pewnie miejsce w pierwszej, nawet szóstce, także wiem, że na to mnie stać i będę wtedy szczęśliwy, jak uda mi się to uzyskać.